Po godzinie 6 rano policjanci zostali poinformowani o wypadku drogowym z udziałem 3 samochodów. Na miejscu funkcjonariusze dostali się kierowca samochodu ciężarowego jadący w kierunku Gdańska. Zjechał na przeciwległy pas ruchu, potrącił samochód osobowy, a następnie zderzył się czołowo z jadącym naprzeciwka samochodem ciężarowym. W wyniku tego wypadku śmierć poniósł 48-letni kierowca tira, właśnie ten, który zjechał na przeciwległy pas ruchu. W tej chwili droga jest całkowicie zablokowana, policjanci zorganizowali objazdy i pracują na miejscu. Przyjedzie na miejsce zdarzenia, zastraliśmy samą sytuację. Uderzyły dwa pojazdy ciężarowe po uderzeniu czołowym w odległości około 70 metrów od siebie. Znajdował się również pojazd osobowy, który miał, był uczestnikiem zdarzenia. Po prostu został, jak można powiedzieć, tutaj wtarty przez jeden z tych pojazdów. W pojazdach ciężarowych zajmowali się kierujący, byli to tam mężczyźni. Drugi kierujący w momencie przystąpienia do udzielania mu pomocy, ratownik medyczny stwierdził jego zgon. Na tą chwilę działania straży pożarnej polegają na usunięciu wycieku w tym eksploatacyjnym teraz olejna napędowego. Zostało wypompowane z jednego z kierunków około 20